Po to, aby dopomóc, to taka mu powiedzieć bratnia pomoc z zagranicy właśnie dla ekipy pana Tuska i opozycji. To jest ta targowica, o której bardzo często też się mówiło. No niestety tego typu zachowanie no, nie można chyba nazwać inaczej. To jest po prostu hańba, że tego typu działania właśnie mają miejsce, jeśli chodzi o tą grupę ludzi. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Migo jako Redakcja Goniec, PL. kolejny wywiad na naszym kanale Państwa i moim gościem poseł Prawa i Sprawiedliwości Filip Kaczyński. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana doktora, witam Państwa. Dzień dobry. Panie profesorze, pierwsze najważniejsze pytanie, czy pan jest z tych Kaczyńskich? To jest bardzo często zadawane pytanie Panie Doktorze, chyba najczęściej, jeśli szczególnie gdzieś po raz pierwszy pojawią się w mediach. Zawsze odpowiadam w ten sposób. Nigdy nie badałem drzewa generalnicznego aż tak wnikliwie, żeby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale według mojej najlepszej wiedzy nie jesteśmy spokrewnieni z Panem Prezesem, łączą nas bez wątpienia poglądy polityczne, no i fakt, że jesteśmy w tej samej partii politycznej. No, tak to już jest, że w PiSie zawsze musi być Jeden Kaczyński, przynajmniej. Natomiast, panie pośle, przechodząc już do tematów wyborów, tych propozycji, które padają, no teraz Prawo i Sprawiedliwość ma ten swój czas, kiedy mówię o tak zwanych konkretach PiS u Natomiast, również jeżeli chodzi o to, co planuje się na przyszły rok, no to już wiemy, że będzie ponad 140 miliardów długu. Niektórzy ludzie twierdzą, że Wy w ogóle nie wierzycie w swoje zwycięstwa. Jak Pan do tego podchodzi? Nie, to jest oczywiście nieprawda, Panie lektorze. Wierzymy w zwycięstwo i jestem przekonany, że do tego zwycięstwa dojdzie. Wiadomo, sondaże zawsze to powtarzam: wyborów nie wygrywają, ale choćby w ostatnich tygodniach bez wątpienia widać skok. Może nie jakiś wielki, znaczący, ale jest wzrost. Poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, co oczywiście cieszy. No i spadek, szczególnie dla koalicji obywatelskiej, co dla mnie, że tak powiem, jest zrozumiałe, skąd te spadki. Generalnie opozycja popełnia bardzo wiele, wiele błędów, a my, jako partia rządząca, wykorzystujemy te błędy, na tym polega polityka. Panie poszedł, tylko że jeszcze nie tak dawno koalicja obywatelska miała poparcie w okolicach 25%, a jeszcze z czasów powrotu Donalda Tuska to było ledwo ponad 20%. A teraz już mamy do czynienia z około 30%. No to tak czy się, jak pewien sukces, no a nad Wami cięży cały czas ta sprawa niezałatwionego KPO. Koalicja Bałtycka obiecuje w swoim, może nie w programie wyborczym, ale w obietnicach wyborczych, że dzień po wyborach, jeżeli Donald Tusk, Koalicja Bałtycka wygrałem te wybory, Donald Tusk poleci do Brukseli i w jeden dzień załatwi te pieniądze. Pan w ogóle wierzy w to deklarację i w ogóle z czego wynika, że już tak długo czekamy na te pieniądze? No Panie Redaktorze, myślę, że wszyscy wiedzą, z czego wynika. Wynika z polityki prowadzonej właśnie w Brukseli w Unii Europejskiej, która jest polityką nastawiona przeciwko tego typu krajom, jakoś Polska i Węgry, czyli krajom, które ośmieliły się wybrać konserwatywne rządy, zgoła inne rządy, które, padają, które panują w krajach tych można powiedzieć rządzących Unią Europejską, choćby w Niemczech. Czy we Francji o tych krajach właśnie mówię? No i z tego też tytułu głównie, że w Polsce. Rządzi i Prawo i Sprawiedliwość. Bruksela poniekąd próbuje pomóc opozycji w tym, aby wygrała wybory właśnie przez tego typu działania, jak blokowanie nam środków z KPO czy wiele innych przecież pamiętamy bulwersujących decyzji, kiedy Bruksela próbowała właśnie tą silną taką tutaj ręką uderzyć, starać się uderzyć w Polskę po to, aby właśnie, jeszcze raz powtórzę, pomoc ekipie, szczególnie Donalda Tuska, który, jak wiemy, pełnił wysokie stanowisko właśnie w Brukseli. Panie pośle, czy uważa pan, że to, że Polska nie otrzymuje pieniędzy z Unii, to jest kwestia woli komisji politycznej czy działania opozycji? Jakby pan to nakreślił, że to, że Donald Tusk jeździ i mówi nie dawajcie Polsce pieniędzy, nie dawajcie PiSowi, Poczekajcie na nas. Tak, poniekąd tak, bo Donald Trump, tak jak pan, czy Rafał Trzaskowski zdaje się, powiedział kiedyś takie zdanie w którymś z wywiadów, że w momencie, kiedy oni przejmą władzę w Polsce, te pieniądze nagle magicznie do Polski spłyną, więc te wszystkie problemy, które dzisiaj, no tak przynajmniej przedstawia Unia Europejska, które rzekomo są powodem do tych opóźnień nagle w magiczny sposób za Palców mają zniknąć, no to samo pokazuje pan tak, że to jest tylko i wyłącznie działanie polityczne, tak jak powiedziałem wcześniej, skierowane przeciwko rządom zjednoczonej prawicy w Polsce Zatnia pomoc z zagranicy właśnie dla ekipy pana tuska i opozycji. No ale jeżeli ktoś celowo namawia do tego, żeby szkodzić polskiemu interesowi poprzez niedostawanie tych pieniędzy, no to jest to praktycznie zdradę. Czy wy uważacie Donalda Tuska, Platformę Obywatelską, za zdrajców? To jest ta targowica, o której bardzo często też się mówiło. No niestety tego typu zachowanie, no nie można chyba nazwać inaczej. Jeśli politycy wybierani głosami Polaków działają na szkodę, co za tym idzie, właśnie tego typu zakulisowymi działaniami, no to działają przeciwko kraju, krajowi, co jest chyba najbardziej, no nie chcę tutaj mocnych słowo używać, ale, no, ale to jest po prostu hańba, że tego typu działania właśnie mają miejsce, jeśli chodzi o tą grupę ludzi. Jestem przekonany, że w koniec końców oczywiście środki z KPO do Polski wpłyną i pewnie stanie się to po wygranych wyborach, kiedy po raz kolejny prawo i sprawiedliwość, zjednoczona prawica. Osiągniemy wyborczy sukces wtedy, już jakby przez cztery lata będzie wiadomo, że te działania no, nie będą przynosić dalszych skutków, więc jestem przekonany, że środki wtedy wpłyną do Polski. No dobrze, natomiast jeżeli chodzi o koszty obietnicy wyborczych dla polskiego budżetu, to według many.pl i Forum Obywatelskiego Rozwoju Koalicja Obywatelska 80 miliardów, PiS 115, Trzecia Droga 125, Konfederacja no prawie 190 i Lewica ponad 227 miliardów złotych, jeżeli chodzi o koszta. Jak pan w ogóle ocenia programy konkurencji wasz, bo... Wy kiedyś obiecywaliście wiele nowych mieszkań, nie na razie chyba chcecie skupić na rewitalizacji tych starych. Tak, tutaj niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że jeśli chodzi o, o te plany, jeśli chodzi o budowę mieszkań, nie do końca wszystko wyszło tak, jak miało wyjść, ale powiem kilka zdań rzeczywiście o tym najnowszym pomyśle Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości polskiego rządu, jeśli chodzi właśnie o osiedla. Ja sam, Panie redaktorze, jestem właśnie mieszkańcem takiego osiedla i też się urodziłem i wychowałem na takim osiedlu z tak zwanej dużej płyty, więc myślę, że tutaj mogę obiektywnie powiedzieć z mojego punktu widzenia, że oczywiście to jest szał dziesiątkę, jeśli chodzi o wsparcie dla tego typu obiektów mieszkaniowych i dla tych właśnie często spodzielnie mieszkaniowych, które no, radzą sobie, niektóre lepiej, niektóre gorzej. Akurat moja spodzielnia mieszkaniowa no, stara się nie dawać rady i te, te remonty tam gdzieś na bieżąco są prowadzone, ale rzeczywiście blok, choćby nie ma windy, przepisy akurat tak są skonstruowane, że tam do czwartego piętra ta winda nie jest konieczna, ale też jest wiele starszych sąsiadów, choćby u mnie w klatce, dla których ta winda byłaby rzeczywiście zbawienna. Kwestia no, elewacji też widzimy często te duże osiedla, szczególnie w dużych miastach, większych niż moje miasto Wadowice, no, często element jest w opakanym stanie rzeczywiście, jeśli chodzi o estetykę ogólnie rzecz biorąc, tych osiedli, no, nie jest najlepiej. A na osiedlach w Polsce bez wątpienia mieszka bardzo, ale to bardzo dużo Polaków. Te bloki, w których często Polacy mieszkają, no, powstawały w latach 80. najczęściej i no, ich żywotność jest, że tak powiem, zaplanowana na znacznie dłużej niż te. 40-50 lat, więc jestem przekonany, że trzeba. Panie profesorze, no, ale miał być, miał być nowy krajobraz, e, no będziemy mieli te stare bloki cały czas, no ale już pomijając to, e, wspomniałem wcześniej o tych ponad 140 miliardach zaplanowanych około długu w następnym budżecie. Wiemy o 300 miliardach, poza budżetowego długu oczywiście, to nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę cały ten skondensowany. Dług to mamy 50% z hakiem PKB naszego, więc teoretycznie nie tak źle. Natomiast wy obiecujecie koszta w swojej kampanii wyborczej na poziomie 115 miliardów, to teoretycznie rząd koalicji obywatelskiej byłyby dla Polaków większą oszczędnością. Jeśli chodzi o dług, to że każdy rozwijający się kraj zaciąga długi. To jest jakby normalne. Nie no. ja chcę się tutaj porównywać ze Stanami Zjednoczonymi, ale to jest najbardziej chyba zadłużony kraj na świecie. Myślę, że wszyscy o tym doskonale wiedzą, a poziom życia w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie wyższy niż chyba we wszystkich krajach, choćby Unii Europejskiej, która, no i tak, jeśli chodzi o czołowe, kraj jest trochę przed nami, co oczywiście też wynika, i to często o tym mówię, w dużej mierze z historii, no bo Polska miała taką, a nie inną historię, gdzie pod jednego okupanta przeszliśmy pod drugiego. I niestety nie mieliśmy jakby możliwości, żeby się rozwijać już znacznie wcześniej, jak, jak inne kraje Europy. Ale wracając, zadłużanie się jest rzeczą naturalną, tym bardziej, że jeśli chodzi o ten rozwój gospodarczy, no Polska może się naprawdę pochwalić bardzo, ale to bardzo bardzo dobrymi wynikami. I myślę, że też obiektywnie to widać rozmawiając z, z ludźmi, że jeśli chodzi co najmniej, czy głównie o te osiem ostatnich lat, oczywiście to jest przeskok, można powiedzieć, jeśli chodzi o, o rozwój naszego kraju w wielu segmentach i pod wieloma względami. Natomiast wracając też do kandydatów, którzy pojawią się na listach różnych partii, no mamy w ramach prawej Sprawiedliwości takie nazwiska jak Robert Bąkiewicz, Łukasz Mejza. Pan uważa, że to dobrze, że ta, takie osobistości będą figurowały, no też poniekąd przy pańskim nazwisku, no nie w okręgu, no ale jednak na tych samych listach. To są, panie redaktorze, oczywiście decyzje polityczne, jeśli chodzi o kształt listy, no i Oczywiście, wybory to są pewne zawody, więc też od tego, jak się tą drużynę na danej liście skomponuje, zależy sukces wyborczy. Jeśli chodzi o pana posła Mejze, No to jest poseł, który z nami głosował. Jego działalność, przynajmniej tą, którą ja siedzę w internecie, jest znacząca. Jest on na pewno poseł bardzo pracowity po tym, no, względem, no bez wątpienia, że tak powiem, swoje poparcie ma, więc tutaj płynie pozytywnie. Panie Basie, ale to, jeżeli chodzi o to, to listy to nie tylko te nazwiska, które pracują czy nie pracują, ale też przede wszystkim wizerunek. Wiemy doskonale, że na, miejsc, na miejsce może liczyć na przykład Pawłowska, no ale już te, Teresa Hałas, wieloletnia działaczka PiSu, już za bardzo nie można na to liczyć. Wiemy doskonale też, że Robert Bonkiewicz, czy Łukasz Majzamieje wokół siebie wiele kryzysów wizerunkowych. No, Michał Szczerba czy wiele innych posłów opozycji no, w ramach tego programu mówiło nawet, że to jest na plucie w twarz Polakom. Jak pan by się w ogóle do tego odniósł? Znaczy, ja tam nie śledzę, szczerze powiedziawszy, jak wygląda dzisiaj aktualna sytuacja, jeśli chodzi o te problemy, choćby pana posła Majz, czy ta sprawa się zakończyła, czy się zakończyła. Wydaje mi się, że skoro. Jest na naszych listach, to wszystko na to wskazuje, że, że te zarzuty kierowane do pana posła no, no, nie, nie są na tyle jak powiem, mocne, a pewnie nie, nie zapadły żadne wyroki, jestem przekonany, jest wskazujące, czy jakby jednoznacznie wskazujące na winę pana posła. Doskonale wiemy, że w Polsce to już jest tak, że jak ktoś jednoznacznie zostanie uznany winnym, to pozostaje niewinny, więc pan dobrze też wie, także że bardzo łatwo jest szczególnie. W polityce, na politykę odrzucić pewne oskarżenia, aby właśnie go zdyskredytować, a potem, jak dana osoba się, że tak powiem, wyczyści i wybieli, no to już nikt o tym nie mówi, a ta, ten człowiek przeszedł przez ten czas, no, często bardzo, ale to bardzo ciężkie chwile. Ale również nie tylko na listach Prawa i Sprawiedliwości, ale też na listach opozycji wiele transferów, wiele zmian. No, Michał Kojczak z jedynki, w Koginie z Liskalicy Bowatelskiej, no to jest chyba największy hit i niespodzianka tej kampanii. Tak, to prawda, to jest rzeczywiście zaskoczenie, bo tutaj akurat mamy stricte taką sytuację, że pan dzieciak był uprzejmym bardzo wyraźnie atakować Donalda Tuska i używać przy tym bardzo mocnych słów, a koniec końców ci panowie spotkali się w przyszłości może nawet w jednym ugrupowaniu, a na razie jest na listach wyborczych, który układał Donald Tusk, więc myślę, że o tego typu skandalach można i należy mówić bardziej. No bo to, tak jak powiedziałem, jest, można powiedzieć, pewne oszustwo polityczne Pana Kłodzieciaka, bo skoro miał bardzo negatywne zdanie, jeśli chodzi o politykę Donalda Tuska, to ponies do tego człowieka z daleka, a nie znajdować się na jego listach, gdyż no ma duże parcie. Do tego, aby nie znaleźć się w parlamencie, właśnie z tym, żeby zapomnieć o, o swoich wcześniejszych słowach. A widzi Pan też gdzieś indziej jakieś ciekawe postacie, które się pojawiły? Jeśli chodzi o opozycję? Dokładnie. Pan dla mnie choćby na przykład start pani poseł Jachira, no, bo rozumiem, nie, nie sprawdzałem tego, to może pan wie, czy jest na listach, ale podejrzewam, że jest na listach panie poseł Jakira to jest osoba dla mnie no kontrowersyjna, to jest tak powiedzieć nic, bo jej ataki na świętości bardzo często Polaków no, są rzeczą no, nie, oba, nie tylko rzeczą skandaliczną i, i te wszystkie zachowania kabaretowe. Które choćby na sali plenarnej rzucanie po posła jakieś karteczek z galerii Sejmowej. No, to są właśnie te zachowania, które są już poniżej wszelkiej krytyki na pewno nie są godne polskiego parlamentarzysty. Ale właśnie takie osoby znajdują się na tych listach jak panu Tuskowi no i widocznie to nie przeszkadza. Natomiast, jeszcze już na koniec, wracając do tych list PiSu, skąd te przesunięcie no Filip chwilę? Jarosław Kaczyński, startujący z GSM, też przesunięcia na ścianie wschodniej czemu? No Jarosław Kaczyński nie chce zmierzyć się z Donaldem Tuskiem w Warszawie, może nawet stanąć do debaty. Panie doktorze, bo to też trzeba tutaj byłoby przedstawić jakby głębszą analizę. Wiadomo, nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, to jest bardzo, ale to bardzo mocna postać, bardzo mocny kandydat, więc też czasem tego typu kandydatów stawia się w tych okręgach, gdzie dostrzega się potrzebę tego, aby właśnie lider był bardzo, ale to bardzo mocny. Ja pamiętam rok 2015, gdy z mojego okręgu startowała pani premier Beata Szydło, która można powiedzieć wzięła no blisko 90% całego wyniku na to miejsce. Ja też wtedy byłem kandydatem tej listy, więc no tego typu zjawiska, bez wątpienia tego typu kandydaci. Bez wątpienia bardzo ciągną, mówiąc tak kolokwialnie. Tą listę, i potem, co za tym idzie, więcej, możemy lecieć na więcej mandatów, więc tutaj akurat bym się do Patryboru. To była decyzja tylko i wyłącznie w takim kontekście, żeby wesprzeć całą listę, jeśli chodzi o okręg Świętokrzyski. A debata tu z Kaczyński będzie w tych wyborach? Nie potrafię, panie, też odpowiedzieć na to pytanie. Pan prezydent Jarosław Kaczyński na pewno, jestem tego przekonany, nie boi się nikogo, więc I tego typu Argumenty na pewno nie, nie są trafione, tylko też czasem czasem zadać pytanie czy warto tego ten typu pokarm, że tak powiem polityczny dawać Donaldowi Tuskowi i zniżać się do jego poziomu, no bo też pan Tusk niejednokrotnie używał bardzo wręcz wulgarnych określeń w swoich spotkaniach z wyborcami, też bardzo w, źle się wypowiadał w nieładnych słowach w stosunku do Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc ja nie wiem, czy ja na miejscu Pana presa, no chciałbym rozmawiać z tego typu człowiekiem. A z drugiej strony, no, przecież w demokracji chodzi o to, żeby w ramach procesu wyborczego były debaty. No, jest wiele takich ciekawych kandydatów, no, na przykład w Okręgu Piotrkowskim też Macierewicz kontra Wołoszański, to mogłaby być bardzo ciekawa debata, na razie tych debat chyba brakuje, bo ostatnio przedstawiciel PiSu nie pojawił się w Tohoenie. Wie pan, jeśli chodzi o stację TVN i ich działalność, no, myślę, że widzowie, ci, którzy śledzą to, co ta stacja wycenia, dobrze wiedzą, że to jest tylko i wyłącznie bezpośrednia tuba. Propagandowa koalicji obywatelskiej polskiej opozycji. Także często branie udziału w tego typu programach to jest podobny mechanizm, jak powiedziałem przed chwilą, tylko po to, aby im dać pożywkę do tego, aby mogli atakować ten rząd. Panie przewodniczący, a TVP to nie jest taka sytuacja, tuba propagandowa rządu? Pewna to, że polska telewizja jest telewizją, polska jest telewizją nie, publiczną i, i, i przedstawia nie, rzeczywiście realia takie, jak one są, i, i nie atakuje nie, przynajmniej w, w taki bezpośredni nie, sposób, jak stacja TVN. To jest oczywiście nie, moja nie, opinia, no ale ta polaryzacja oczywiście w mediach występuje. Występowała również za nie, rządów koalicji. Obywatelskiej także w tej po prostu jest. I tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Zachęcam do komentowania, bo wasz głos widzicie się na co dzień, nie tylko w dniu wyborów Państwa i moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Filip Kaczyński. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kładam się nisko.